mordeczki, witam Was już w 9 części Joma. Szczerze Wam powiem, że już jest 18 kwietnia, ja wróciłam z pracy, wzięłam prysznic i stwierdziłam, że najwyższa pora w końcu zacząć nowy odcinek tej serii, ponieważ od dłuższego czasu nie miałam czasu przed aparatem i nagrać to dalej. Powiem Wam szczerze, że mam dwie paczki i nie mam pojęcia, kiedy one przyszły, bo to było już dawno, już 2-3 tygodnie temu one przyszły. W pierwszej paczce mamy tą gąbkę do mycia twarzy. Spędzi mi nogę. W drugiej paczuszce mamy naszego jednorożca. Nasz łańcuszek z jednorożcem prezentuje się w ten sposób. Wydaje mi się, że jest bardzo ładny, uroczy i fajny, po prostu jest fajny. Na pewno będę go nosić. Nasza gąbeczka, nie wiem jak to nazwać, myjka do twarzy, wygląda tak. Jest naprawdę urocza i powiem Wam szczerze, że ma taki ciekawy zapach. Moim zdaniem ten zapach jest naprawdę ładny. Taki słodki. Nie wiem, może ja jestem upośledzona, ale naprawdę nie śmierdzi mi to jakąś gąbką. Podoba mi się ten zapach, może tak. W środku ma taką gąbeczkę, którą można też wyjąć łatwo, z tego co widać. Więc można ją sobie chyba jakoś wymieniać. Wiadomo, że nie jest to coś do użytku na wieczność, ale myślę, że taka myjka do twarzy jak najbardziej jest fajna. Tutaj można sobie wlać płyn, wodę i bardzo fajnie to, myślę, że będzie się sprawdzić. Okej, także zacznijmy od naszego jednorożca. Za niego zapłaciłam 4 zł 5 groszy. Aktualnie kosztuje on 6 zł. No i wygląda tak jak w sumie na rysunku. Powiem Wam szczerze, że ten złoty mógłby być też ciekawy. On miał przyjść do 26 kwietnia, ale on na pewno przyszedł szybciej, on przyszedł na pewno jakoś na początku kwietnia albo i szybciej. Ale no niestety nie mogę Wam powiedzieć dokładnie, bo nie pamiętam. A zamówiłam go 10 lutego. No nie ma się do czego przyczepić. Kolejna rzecz, która przyszła, to ta gąbka. Ona miała przyjść do 14 maja, ale przyszła dużo szybciej, przyszła naprawdę, ona przyszła jeszcze przed tym jednorożcem, więc ona przyszła dużo szybciej, już chyba z miesiąc temu ponad. Za nią zapłaciłam 5,40. Aktualnie kosztuje ona 7 zł. Cały czas jest dostępna w jednym kolorze. Mówiłam ją 28 lutego. Dałam jej całkowitą ilość gwiazdek, bo po prostu jest fajna i napisałam, że fajnie pachnie, no bo podoba mi się jej zapach. Nie wiem, może jestem uśledzona, ale tego zapachu nie jestem w stanie do niczego porównać, ale podoba mi się ten zapach. Sytuacja wygląda aktualnie tak, że zostały nam 4 produkty, na które czekamy. Te kolczyki, ten zestaw kolczyków, pomadka, jedna i druga pomadka. Szczerze mówiąc, na razie nic nie zamówiłam jeszcze, bo po prostu na razie jeszcze się tu ogarniam z przeprowadzką. Dlatego też możliwe, że już te rzeczy przyszły, ale ja jeszcze tego nie wiem, bo po prostu jeszcze mnie nie było w Gdyni, nie było mnie w moim mieście, w którym mieszkałam poprzednio. No nic, jeżeli będą, jak już będę miała kolejne paczki, to je pokażę na filmie. I zamówimy sobie pod koniec odcinka coś razem, po prostu jak już się ogarnę z wszystkim i kolejne odcinki prawdopodobnie będą no za miesiąc, dwa, jeżeli tak to raczej będzie wyglądać, no bo po prostu już 63 rzeczy mamy za sobą, ale za to 4 aktywne to jest trochę mało, więc po prostu pod koniec odcinka zamówimy sobie coś razem, no i tyle. Hejka, mamy już 26 kwietnia, no i jakoś przedwczoraj 24 kwietnia byłam w domu i odebrałam 2 paczuszki. Nie wiem, kiedy one przyszły, ale zakładajmy, że 24 kwietnia lub przed 24 kwietnia. Otwieramy naszą pierwszą rzecz. Pyk. Pierwsza rzecz to pomadka. Ja się domyślam, co to będzie. To będzie ten pakiet kolczyków chyba. Dobra, jeszcze jedna folia. Mamy pakiet kolczyków. Powinno być tu 36 sztuk. Widzę, że 2 brakuje. Teraz poszukam ich. Teraz poszukam tych brakujących w paczce, bo chyba wypadły. Ok, próbując znaleźć nasze kolczyki, znalazłam tylko zakrętki do kolczyków w takiej postaci. I 2 kolczyki, które są. I 2 kolczyki, które są ułamane. Także po tych parach 2 mogę zapomnieć. Cokolwiek wyostrzyć.
mam nadzieję, że to będzie widać, ale wykonanie tych kolczyków pozostawia wiele do życzenia, ponieważ są tutaj wykonane z plastiku, także pozostawia to wiele do życzenia. Przyklejone na super glue, także też mogą się szybko rozwalić. Znalazłam w opakowaniu do tych odpadniętych kolczyków jeszcze plastiki, więc jeżeli będę miała możliwość, to po prostu je sobie dokleję, aczkolwiek dalej pozostaje to wiele do życzenia. Ok, także po założeniu jednej pary kolczyków prezentują się one następująco na uszach. Wydaje mi się, że są całkiem spoko, ale tak jak mówiłam wcześniej, te kolczyki na pewno na długo nie wytrzymają. Albo będzie trzeba je regularnie naprawiać. Kolejna rzecz to ta pomadka, zapakowana w folię. Także ją po prostu zdejmę. Po zdjęciu z folii nakrętka robi się matowa, tutaj jest taki bardziej wyrazisty kolor. Jest matowa po nałożeniu. Zapach ma ciekawy, taki słodki bym powiedziała i nie jest dla mnie to coś odrzucającego, aczkolwiek mam teraz alergię, także nie wiem, czy dobrze czuję te wszystkie zapachy. O matko, ona jest strasznie intensywna. Chyba pomaluję się przed lustrem, bo tak nie dam rady. Już tak bardzo się nie przykładałam do tego malowania ust, tak jeżeli coś jest nierówno, to przepraszam Was. Ale powiem Wam, że pomadka jest no całkiem dobra, bardzo mocny pigment i naprawdę bardzo szybko nabiera koloru. Po chwili staje się też matowa, podejrzewam, że ona za chwilę będzie jeszcze bardziej matowa. Także pomadka jak najbardziej na plus. Nie wiem jak to jest z wytrzymałością tej pomadki, ale to się jeszcze okaże. Jak robię tak, na tą chwilę się klei, ale zobaczymy jak to będzie później. Ale moim zdaniem pomadka jak najbardziej na jakieś zdjęcia czy coś, czy nakręcenie filmów, naprawdę fajna, bardzo mi się podoba. Okej, także wracamy do naszej aplikacji. Już mało rzeczy nam zostało, tak naprawdę czekamy tylko na dwie rzeczy. Także wypadałoby za jakiś czas coś też zamówić, masakra. Nie wiem co ja zrobię z tą serią, będziemy czekać na nią u Was 2 miesiące, musicie mi to wybaczyć. Ale naprawdę nie mam teraz pieniędzy ani czasu, aby zamawiać. Ale obiecuję Wam, że coś zamówię, nieważne. Pierwsza rzecz to te kolczyki. Jak możemy zobaczyć, kosztowały one 10 zł. Aktualnie kosztują one 7 zł, także spoko. Zamówiłam je 26 lutego, a przyszły jakoś no, po 20 kwietnia. Na pierwszy rzut oka już widać, że pierwsza rzecz, która się nie zgadza, to oczywiście to opakowanie, ponieważ tutaj ukazane są one w ładnym pudełeczku w kształcie serca, a przyszły do mnie normalnie takiej folii, ale raczej nie spodziewałam się nie wiadomo czego. Mamy do wyboru 72-pak lub 36-pak. Wcześniej nie było takiego wyboru. Oczywiście napisałam, że są słabo wykonane, ale ogólnie są oki, bo na tą cenę nie ma co narzekać za 36 par kolczyków. No i że dwie pary przyszły zepsute. Kolejna rzecz to ta pomadka od Mary York. Nie wiem jak to się wymawia, Mary York, nieważne. A więc ta pomadka kosztowała mnie 5 zł. Aktualnie kosztuje dalej 5 zł, jest dostępna w wielu odcieniach, zarówno błyszczących, jak i niebłyszczących. Miałam ją też 28 lutego, a przyszło jakoś po 20 kwietnia. I mogę Wam powiedzieć, że wada tej pomadki jest na pewno, bo ona cały czas się klei, cały czas czuć, że mam ją na ustach i cały czas jakby no kleją mi się po prostu usta, także będę musiała ją czymś przypudrować, żeby ona po prostu się tak nie kleiła. I do zobaczenia przy kolejnych paczkach, już zostały tylko 2 paczki i pod koniec odcinka będziemy zamawiać nowe rzeczy na kolejne odcinki, także pa pa. Witajcie kochani, dzisiaj przyszła pora, aby skończyć w końcu ten nieszczęsny odcinek z Joma. Mamy 12 czerwca, w sumie jedną paczkę, która w sumie powinna przyjść już dawno, a przyszła jakoś niedawno, więc w sumie tak już zostałam za nią zwrot. Jak pewnie się domyślacie, w środku są kolczyki. Cienki. To się nie spadnie. Nakrętki nie spadły właśnie. Nasze wisienki. Oczywiście zgięte lekko w bok. I nakrętki. Myślę, że nie ma tu czego za bardzo oglądać. Także zaczynając od początku. Kolczyki na uszach prezentują się fajnie, są one troszeczkę cięższe, ale da się to znieść. Już Wam mówię, ile one kosztowały. 4 zł. Już dostałam zwrot kosztów, ponieważ miałam je otrzymać do 11 maja, a otrzymałam je jakoś niedawno. Jest już 12 czerwca, także sami możecie sobie odpowiedzieć. Zwrot kosztów dostałam już przed 3 czerwca, także już wcześniej.
Reklamowałam również pomadkę. Tą pomadkę. Dostałam za nią również zwrot kosztów, ponieważ ona do mnie w ogóle nie doszła, a miała przyjść do 14 maja. No i już wiadomo, jest grubo po 14 maja. Nie wiem, czy ona jeszcze dojdzie. Może tak być jak z tymi skarpetkami, że nagle po 3-4 miesiącach ona dojdzie, ale trudno. No i teraz, zanim zacznę pokazywać Wam, co zamówiłam jeszcze, to mam smutną informację i jestem bardzo rozczarowana tą informacją, ponieważ dzisiaj drugi raz chciałam użyć naszego odkurzacza do wągrów, na którego temat nakręciłam film na YouTube. Oczywiście już się odniosłam co do tego w komentarzach, że także przepraszam wszystkie osoby, które mogły go zamówić. Tutaj Wam puszczę filmik, co tak mianowicie, o co chodzi, ponieważ ten odkurzacz po prostu nie działa, dlatego zgłaszam reklamację, dlatego napisałam już do nich i wysłałam im te informacje. Teraz puszczę Wam filmik, co się dzieje z odkurzaczem. Proszę bardzo, urządzenie po włączeniu klikam, nie działa, żeby nie było, że oszukuję. Jest podłączone, bierzemy ładowarkę, muszę to położyć na chwilę, bo nie dam rady tego podłączyć jedną ręką. Proszę bardzo. Teraz urządzenie świeci się ładnie na zielono. Jak widać, urządzenie bardzo dziwnie się mieni, co już świadczy o tym, że coś jest nie tak. Kiedy klikam, nie dzieje się nic, chociaż urządzenie pali się na zielono i teoretycznie jest naładowane. Myślę, że nie ma tu o czym więcej gadać, więc w sumie na tym zakończę ten film. Także jak mogliście zauważyć, przy drugim użyciu odkurzacz już nie działa, także napisałam do serwisu Zioma i się do tego będę odnosić. Myślę, że tą sprawę rozwiążemy w ostatnich tych dwóch odcinkach, 9 i 10. Także nie będziemy się nad tym zgłębiać za bardzo. Może jeszcze uda mi się go jakoś naprawić, nie wiem. Może ma jakąś wadę, może nagle zacznie działać, jak go dłużej podładujemy, w co wątpię, ale zobaczymy. I wracając do tematu, jeżeli chcecie wiedzieć, co będzie w kolejnych odcinkach, to zamówiłam taką golarkę do brwi. Tak, istnieją golarki do brwi. Taką opaskę, ponieważ jak wiecie, mam problemy z odstającymi baby hairami. Wiem, kolejny i łańcuszek z jednorożcem, ale on powinien jakościowo wypaść bardzo fajnie, więc go też zamówiłam. Bardzo ciekawą bransoletkę i jestem ciekawa, czy będzie wyglądać tak w rzeczywistości, jak właśnie na zdjęciu. Dlatego też ją zamówiłam. Takie coś do robienia koczków. Bardzo fajny neonowy lakier, kolejny łańcuszek, kolejny kolczyk do pępka, opaskę. I na tą chwilę nie mam ochoty zamawiać nic więcej, ponieważ nie widziałam nic, co by mi się mogło przydać i nic wartego w szczególnie mojej uwagi, ani w takiej cenie, która by mnie mogła zainteresować. Tym bardziej, że no jak widzicie, jestem rozczarowana tym odkurzaczem, ale zobaczymy, na pewno w kolejnym odcinku Wam powiem, co dalej się z nim dzieje. Póki co nie radzę Wam go kupować i przepraszam wszystkie osoby, które mogły go zamówić, ale może akurat ja trafiłam na taki felerny model, kto wie. W sumie komentarze są same pozytywne prawie, więc kto by się spodziewał. Także na koniec tego odcinka jedynie chciałabym dodać, że po konsultacji, jaką przebyłam z ludźmi z aplikacji po prostu, dostanę zwrot kosztów w ciągu 14 dni za odkurzacz, także muszę tutaj przyznać, że bardzo fajnie z ich strony, ponieważ nie robią żadnego problemu, więc tutaj jak najbardziej mi zaplusowali, ponieważ już myślałam, że jednak może się zawiodę na tej aplikacji, że może jednak pieniądze pójdą w błoto, ale wchodzi na to, że wyjdę na zero. Co do samego odkurzacza, nie wiem, jak mam się do niego odnieść, ponieważ byłam nim zachwycona, a teraz jestem lekko załamana. Nie wiem, z jakiego powodu on nagle się zepsuł, ponieważ tak naprawdę ani mi nie spadł, ani nic się z nim nie stało. Być może, tak jak widzieliście na filmie, którym go testowałam, kiedy on się otworzył, może wtedy coś tam się uszkodziło i to później dopiero zaczęło być widoczne. No, mam nadzieję, że jeżeli ktoś z Was zakupi ten odkurzacz, że go nie spotka dokładnie to samo, co mnie. Bo naprawdę produkt wydawał się być fajny. Co mogę więcej powiedzieć? Inne gadżety też będziemy testować w kolejnych odcinkach, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Znaczyć jedną rzecz, żebyście mnie co chwilę nie wypytywali o tą serię, kiedy ona będzie, dlaczego jej nie ma, nie obrażali się z jej powodu, ponieważ robi się to naprawdę bardzo irytujące. Bardzo dużo osób nie rozumie, że ta seria nie jest po pierwsze moim obowiązkiem, po drugie nie ma jakiegoś wyznaczonego czasu, w którym ja opublikuję te filmy, po trzecie nie ode mnie zależy, w jakim czasie paczki do mnie dojdą, a po czwarte
Ja mam swoje prywatne życie i nie mam czasu siedzieć i montować filmów godzinami. Pracuję po 12 godzin dziennie, mój kanał nie jest wybity i po raz kolejny tutaj powtarzam, że póki co mój kanał nie zarobił ani złotówki i nigdy nie dostałam żadnych pieniędzy z YouTube'a. Tym bardziej inwestuję swoje już małe pieniądze w tą serię i może Wam się wydawać, że to nie jest dużo, ale jakbyście podsumowali od pierwszego odcinka do teraz, ile wydałam na tą serię, to moglibyście się zdziwić. A już nie wspominając o wolnym czasie, który spędzam przy montowaniu filmów i tak dalej, możecie mówić, że o, pasja i tak dalej. No to jest moja pasja, owszem, ale w momencie, kiedy człowiek normalnie pracuje i ledwo ma czas, żeby zająć się sobą, jest to troszeczkę uciążliwe. Dlatego jeżeli ktokolwiek z Was chce mnie w tym wesprzeć, to jedynie zachęcam Was, abyście zasubskrybowali ten kanał, zostawili dzwoneczek i byli ze mną na bieżąco, ponieważ to jest jedyne, co tak naprawdę potrzebuję, aby ten kanał w końcu ruszył. Także tyle, nie będę się rozgadywać. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, buziaczki i papa.